Swoje 86 urodziny świętuje dziś ojciec święty Franciszek. Pamiętajmy o nim w naszej modlitwie. Jorge Bergoglio urodził się 17 grudnia 1936 roku w ubogiej dzielnicy Buenos Aires w Argentynie. Jest potomkiem Włochów, którzy wyemigrowali do Argentyny w czasie kryzysu. W wieku 21 lat wstąpił do Zakonu Jezuitów. Święcenia kapłańskie przyjął 11 lat później. Biskupem został w 1992 roku na początku jako biskup pomocniczy Buenos Aires, a później jako metropolita archidiecezji. Do godności kardynalskiej został wyniesiony w 2001 roku. W marcu 2013 roku został papieżem, przyjmując imię Franciszek, wybierając na swego patrona świętego Franciszka z Asyżu. Ojciec Święty w ostatnim czasie boryka się z bólem kolana, często musi korzystać z wózka, pomimo tych dolegliwości w dalszym ciągu jest bardzo aktywny. Pod koniec stycznia uda się z pielgrzymką do Demokratycznej Republiki Konga i Sudanu Południowego. W sierpniu chce się modlić razem z młodymi na światowych dniach młodzieży. Portugal.